Konstytucje polskie, część czwarta. Dobrze. To co mam mówić? Tak, proszę bardzo. Więc istotę konstytucji to podał marszałek Józef Piłsudski, udzielając wywiadów, nie pamiętam, czy jakiemuś posłowi, czy jakiemuś dziennikarzowi. I ten wywiad jest wywiad, chyba 8 wywiadów, i to jest zapisane w pismach zbiorowych Piłsudskiego. To jest pismo 9-tomowe i chyba w 8 tomie marszałek Piłsudski przedstawia, na czym ma polegać istota tej konstytucji. Istotą tej konstytucji polega na tym, że ma być silny urząd prezydencki. Silny urząd prezydencki. Bo władza musi być sprawna, a jeżeli władza jest sprawna, to musi być jedna głowa. Czyli możemy powiedzieć tak, powracając do Piłsudskiego, że wszyscy mówią, że Piłsudski był socjalistą, bo ja, prawda, jak od 14 roku tworzył kadrówkę, nie jeszcze przez 14 roku, podczas zaboru, bo należał do PPS-u, prowadził walkę z Saratem przy pomocy tych bojówek PPS-owskich, prawda, więc wszyscy mówią, że Piłsudski był socjalistą, bo do partii socjalistycznej się zapisał i robił tą, prawda, walkę z Saratem, prawda. Później Polska w 18 roku powstała, to prawda, były powołanie i Sejmu, i Sejm, czyli Piłsudski przyglądał się, jak funkcjonuje demokracja, sejmokracja i demokracja. Widział, że to nie wychodzi, i Piłsudski w zasadzie, mając na uwadze konstytucję 1935 roku, powrócił do monarchii. Bo jeżeli ja dzisiaj powiem, że w Polsce można przywrócić monarchię, no to ludzie, a jaka tam monarchia i tak dalej, bo ludzie tego słowa nie rozumieją. Bo jeżeli na przykład w Polsce w tej chwili chcemy przywrócić ustrój prezydencki, to jest pod inną nazwą monarchia, bo ustrój prezydencki to też polega na tym, że prezydent ma silną władzę. A jeżeli jest silna władza jednostki, to jest monarchia. Tak. Bo ludzie nie rozumieją tego słowa. No proszę wytłumaczyć, jak zginął prezydent Mościcki, Ignacy Mościcki. Nie. Na urzędzie był od 1926 do 1939. Tak. A konkretnie do którego dnia? I co tam się stało w 1939? Bo zarzuca się ucieczkę rządowi, prezydentowi, rządowi polskiemu, a przecież nie mieli innego wyjścia, bo prezydent Mościcki zostałby przez Niemców zamordowany. Więc żeby problem właśnie, bo konstytucja z 1935 roku w zasadzie skasowała trójpodział władzy. Bo trójpodział władzy oficjalnie się tłumaczy po to, żeby niby te władze się mają kontrolować. Władza ustawodawcza ma kontrolować władzę wykonawczą, na żal, do tego dochodzi władza sądownicza. Ale istota podziału władzy na trójpodział władzy wprowadzony jest przez masona Monteskiusza i ten kształt ustroju nie zdał egzaminu. Bo po to wprowadzono trójpodział władzy nie to, żeby się one kontrolowały, tylko żeby pomiędzy nimi był permanentny konflikt. Bo władza ustawodawcza będzie mówiła, że Sejm, że rząd wykonuje źle ustawy, a rząd będzie mówił, że Sejm uchwala złe ustawy. No tak, jest, ale w tej chwili trzeciej mamy judykatywę. Czyli, że proszę znaczy ciebie, w trójpodziale władz następuje zanik odpowiedzialności. I to jest robota masońska, bo Teskrycz był masonem. Tak. Dalej. Jeżeli na czele państwa stoi władza kolegialna, znowu mamy ten sam problem. Bo władza kolegialna to jest słabe państwo. Władza kolegialna nie umie szybko podjąć, władza kolegialna jest władzą niesprawną i nie umie podjąć szybko decyzji. I we władze kolegialnej znowu mamy ten sam problem, że w układ konfliktowy łatwo prowadzić, w układ kolegialny łatwo prowadzić konflikt. Teraz musimy powrócić tak od ogólnych takich spraw.
że patrząc na historię starożytną do rewolucji francuskiej, to normalnym ustrojem była zawsze monarchia. I ten ustrój był niekwestionowany. Natomiast jeżeli byśmy odniesiemy do demokracji ateńskiej i Republiki Rzymskiej, która była w jakimś sensie, to były władze kolegialne, to w razie zagrożenia zawsze powołano władze jednostkowe w postaci dyktatury. Na przykład jeżeli Ateny było zagrożone, momentalnie na przykład powstała dyktatura Paracelsa. Czyli w chwili zagrożenia państwa zawsze musi władza być w jednym ręku i szybko podejmować decyzje. Natomiast jeżeli się odniesiemy do Imperium Rzymskiego, została zniesiona republika i powołano pryncypat i domina, czyli powrócono do cesarstwa, bo Rzym przy władzy republikańskiej by nie stworzył mocarstwa. Znowu, żeby stworzyć mocarstwo, to musi być silna władza. Teraz jest taki mały, powiem mała rzecz. Powracałem do tej władzy podzielone na trzy. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Jest nonsensem mówienie o władzy wykonawczej, bo jeżeli jest władza wykonawcza, to co to za władza? Bo jeżeli ona wykonawcza jest, to ona wykonuje czyjeś polecenia czy ustawy. Tak, i czyje nie. Więc wiecie, co to za władza? Władza wykonawcza, nie, władza ma być nie wykonawcza, tylko rozkazodawcza. To jest logiczne. Brak logiki w ogóle w tym stwierdzeniu władza wykonawcza. I powrócając do Konstytucji z 1935 roku, prezydent został ustawiony w pozycji monarchy, to znaczy, że wszystkie trzy władze ustawodawcza, no ta wykonawcza i sądowa podlegała prezydentowi. Bo prezydent miał być tym czynnikiem, który by miał harmonizować współpracę pomiędzy i nie dopuszczać do konfliktu pomiędzy tymi władzami. To była głowa. Czyli prezydent miał zadanie nie dopuszczać do konfliktu pomiędzy tymi trzema władzami. I w Konstytucji z 1935 roku zostały dodane jeszcze dwie władze. Według Konstytucji 1935 roku było pięć władz naczelnych. Władza ustawodawcza, Sejm i Senat. Władza wykonawcza to jest rząd. Ale rząd w tej chwili, muszę do dzisiaj się go powiedzieć, czym był rząd? Rząd polega bezpośrednio na prezydenta, bo w tej chwili śmieszne się dzieje, że Duda tworzy swoich ministrów i tu jest nagle rząd, premier tam jakiś. Konflikt. Więc jest potworzenie, nagle prezydent zaczyna tworzyć swoich ministrów. Czyli powrócę jak gdyby do Konstytucji 1935 roku, bo rząd według Konstytucji 1935 bezpośrednio podlega prezydentowi. To był, on miał służyć prezydentowi jako głowie państwa. I do tego trzeba nawet. Dlatego i śmieszne rzeczy się wytwarza, bo mamy rząd, a Duda powołuje swoich ministrów. Czyli jest pewnie podświadome nawiązywanie do Konstytucji z 1935 roku. Bo rząd ma bezpośrednio, tak by było, bo prezydent jest miejsce króla. Jak król kiedyś rządził, to nie mógł wszystkich, sam wszystkim zadać. Dlatego stąd powstał, przez pierwszą Rzeczpospolitej powstał kanclerz, czyli ludzie, którzy pomagali rządzić królowi. Czyli rząd jest po to, żeby pomagać rządzić głowie państwa. Po co jest rząd? Tak, stworzył? Ale Duda pojechał zaraz po zaprzysiężeniu 6 sierpnia 2015 roku. Zaraz pojechał do Świątyni Opatrzności Bożej i złożył tam hołd temu Kaczorowskiemu. Nie, no dobrze, ale to, to jest duży problem. Dobra, to inna sprawa. Ale jak się uważa te kuriozum. Do czego on nawiązuje? Słuchaj, ja się pokażę te kuriozum, które polegają, że nagle prezydent musi swoich ministrów powoływać. Nie, to jest w ogóle rozważenie się. Bo sam Duda był takim ministrem przy Kaczyńskim. Proszę? Sam Duda kiedyś przy Kaczyńskim był takim ministrem przy Lechu Kaczyńskim. On tam kancelarię prowadził. Ale ja chciałem pokazać te kuriozum prawne. Że prezydent mógł coś zrobić, musi powoływać swoich ministrów. Bo rząd jest wrogo nastawiony do prezydenta. Rząd nie ma prawa być wrogo nastawiony do prezydenta, bo rząd ma podlegać prezydentowi. Właśnie rząd jest wykonawcą. Właśnie, rzeczywiście możemy powiedzieć, że
słowo władza wykonawcza miałaby sens w tym znaczeniu, żeby wykonywali rozkazy i polecenia prezydenta, bo jeżeli w ten sposób nie, że rząd ale wykonuje, to jest prawidłowo. O to chodzi. Proszę? Jakiego prezydenta? Bo Duda nie, ja nie mówię, pojechał ale, słuchaj, natychmiast do, tej, do tego grobu zaraz, ale słuchaj, no, Beato, to jest zupełnie to, ja mówię o procedurze prawnej. Nie mówię o konkretnej osobie. Tylko mówię, że rząd w sensie wykonawczy może być nazwać rząd wykonawczy w tym sensie, że wykonuje władzę prezydencką. Dlatego w Konstytucji 1935 roku rząd po prostu wykonywał w zasadzie był jak gdyby taką pomocą dla prezydenta. Ale teraz we wrześniu 2015 roku namieszali Żydzi jeszcze bardziej, bo zarzedzony episkopat polski, rzekomo polski, wprowadza straszny zamęt i podjudza Polaków dosłownie do... No, i na to się nakłada jeszcze ten Duda, jeden i drugi, to są konkretne... Wczoraj miał długie wystąpienie Piotr Duda. Dobrze, w którym, ale ty mówisz konkretnie, a ja mówię o tych regułach prawnych. To nie ważne, czy do Duda, czy do niej, tylko pokazuje istotę prezydentury. Ośrodek przypisowski, gdyby Kaczyńscy chcieli przywrócić ciągłość drugiej RP, to zrobiliby to wtedy, jak mieli oba ciała ustawodawcze i ciało wykonawcze. Beata, troszeczkę to inaczej wygląda. Troszeczkę mam, między 2005 a 2006. Zaraz, poczekaj, niech ja to zakończę. Niech ja to zakończę, bo jeszcze mam masę do... Dobrze, to... Zaraz, poczekaj. My siedzimy na, wokoło tej Konstytucji z 1935 roku. Prawda? Prezydent harmonizuje wszystkie władze, czyli jest ponad tymi wszystkimi władzami, a władz jest nie trzy, tylko pięć, bo jest władza i dalej według Konstytucji 35. Czyli piątą jest... Zaraz. Co było piątą? Chwileczkę, powtórzę ci. Więc władza ustawodawcza, przy tym wzmocnione były pozycje Senatu, bo Senat według Konstytucji 21 roku i obecnie też nie miał nic do gadania. To była słaba izba. Natomiast właśnie prezydent wzmocnił pozycję Senatu w stosunku do Sejmu, bo trzeba powiedzieć, że Senat to są senatorzy, to są ludzie doświadczeni, bo Senat się wywodzi z Rady Królewskiej. Prezydent się wywodzi od króla, a Senat się wywodzi z Rady Królewskiej. Bo to i trzeba historycznie... Na czele Senatu prymas Polski stał, prawda? No tak. Pierwsza Rzeczpospolita tak było. I teraz... W drugiej tak nie było? W drugiej Rzeczpospolitej, zgodnie z Konstytucją 1935 roku, uprawnienia Senatu są zwiększone i 1/3 senatorów wyznacza prezydent. I oni chcą wrócić do tej koncepcji. Bo ja nawet słyszałem w tej chwili, żeby zmienić funkcjonowanie prawne Senatu i żeby część senatorów była wyznaczona bez prezydenta. I tam w Konstytucji 35, że jedna trzecia była wyznaczona przez prezydenta. Bo w tej chwili ten Senat jest kuriozum. Dlaczego kuriozum? Obecny Senat się nadaje do likwidacji. Dlaczego? Bo tam siedzą ludzie nieodpowiedzialni. A senatorowie to są ludzie doświadczeni w prowadzeniu polityki. To są ludzie znający się na sztuce rządzenia i a ten senat w tej chwili to jest rzeczywiście taki senat, co do rozwalenia jest. Bo senat jest powiem, że w senacie są ludzie zasłużeni dla państwa polskiego, znający i mający ogromne doświadczenie funkcji rządzenia. A ci senatorowie to jest poniżej wszelkiej krytyki. Dlatego w senat jest Rzeczpospolitej, przecież tam biskupi zasiadają. Ludzie znający się na rządzeniu państwa. Chwileczkę. Powrócimy jeszcze do tej Konstytucji 1935 roku. To jeżeli będziemy kwestionować legalizm Konstytucji 1935 roku, to tym bardziej musimy zakwestionować legalizm Konstytucji 3-majowej, która w tej chwili ma ogromne święto i tak dalej, ogromne święto państwowe. Tak, nieproporcjonalnie większe niż Konstytucja. Teraz tak.
muszę powiedzieć o znaczeniu konstytucji z 1935 roku, że de Gaulle, budując Piątą Republikę, konstytucja Piątej Republiki Francuskiej jest zbudowana na podstawie naszej konstytucji z 1935 roku. To Francja wykorzystuje doświadczenia konstytucji z 1935 roku i Piątą Republikę buduje na podstawie tej konstytucji marszałka Józefa Piłsudskiego. A co w Polsce? No w Polsce Bolszewia stanowi prawo. Teraz tak. Powrócimy do spraw powojennych, jak się sprawy. Skrócić i powiem, co się działo. Zatrzymajmy się. Część kolejna.